jest już z nami ksiądz biskup. Ksiądz biskup jest następcą apostołów. Przywitajmy go więc pieśnią taką, tak jak witała zwykle Ojca Świętego Młodzież. Witamy Cię, Alleluja, witamy Cię, Alleluja, witamy Cię, Alleluja, witamy Cię. Alleluja, 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 witamy Cię. Święty Jan Paweł II mówił takie słowa. Drodzy młodzi ludzie, daję wam ten znak, krzyż. Nieście go na cały świat jako znak miłości Boga do ludzi i głoście wszystkim, że to tylko w Nim, umarłym i zmartwychwstałym Panie, jest zbawienie i odkupienie tego świata. Te słowa, moi drodzy, wypowiedział Jan Paweł II w roku 83, kiedy wręczył ten krzyż i dał młodym takie właśnie słowa, rozesłania, aby nieśli ten krzyż na cały świat. Dzisiaj mamy rok 2015 i ten znak, ten krzyż jest dzisiaj z nami, w naszym mieście. Kiedy podchodzi się do tego krzyża, a miałem taką sposobność, żeby podejść do niego rano, w czasie, kiedy był w szkole, w której katechizuję, kiedy podchodzi się do tego krzyża, to czuć na nim zapach cierpienia milionów ludzi. Czuć tony kurzu z dwóch wież World Trade Center, bo i tam ten krzyż był po tych tragicznych wydarzeniach z 2001 roku. Kiedy podchodzi się do tego krzyża, to słychać rwący nurt rzeki krwi przelanej w czasie bratobójczych wojen w Rwandzie. Tamten krzyż również był. Kiedy podchodzi się do tego krzyża, to widać na nim odbite dłonie tysięcy ludzi, którzy odsiadują swoją karę w zakładach karnych. Kiedy podchodzi się do tego krzyża, to widać jeszcze na nim odbicie twarzy milionów ludzi, którzy wpatrywali się w ten krzyż. Ludzi chorych, ludzi, którzy nieśli swój krzyż przez całe swoje życie. Od dzisiaj w tym krzyżu odbijają się także twarze ludzi młodych, chociażby tych, którzy od samego rana, od godziny 8 wpatrywali się w ten krzyż w naszych szkołach. Moi drodzy, ten krzyż, mimo tego, że pachnie tym trudem, jest naszym zwycięstwem, przede wszystkim zwycięstwem nad grzechem, nad śmiercią. Tylko pod tym znakiem, trzeba to wspomnieć dzisiaj, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską. Tylko pod tym znakiem chrześcijanin może być chrześcijaninem. Chrystus, moi drodzy, nie daje nam ani miecza, nie daje nam potęg, ale daje nam właśnie ten krzyż, z którego płynie łaska, z którego płynie prawda, jak mówił do nas Ojciec Święty. To jest wszystko, co nam daje. I jak mówi historia ponad 2000 lat chrześcijaństwa, i to w zupełności starcza. Ponieśmy zatem ten nasz krzyż, zanieśmy go poprzez nasze trudy, zrzućmy wszystko na Niego, a On nas będzie dźwigał. Amerykę Południową i miasto Buenos Aires, w którym Jan Paweł II w 1987 roku spotkał się z grupą młodych ludzi. Te spotkania odbywały się pod hasłem: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg nam. Do Krakowa zatem mamy 29 lat. Jaka jest miłość Boża? Miłość nie szuka swego. Jezus nie szuka swego. To jest miłosierdzie. Miłość nie szuka poklasku. Jezus nie szuka poklasku. To jest miłosierdzie. Miłość nie unosi się pychą. Jezus nie unosi się pychą. To jest miłosierdzie. Miłość wszystko przetrzyma. Jezus wszystko przetrzyma.
To jest miłosierdzie. Miłość wszystko znosi. Jezus wszystko znosi. To jest miłosierdzie. Czy wierzysz, że taką miłością Bóg cię kocha? Tak, chcę wierzyć. Jan Paweł II w Buenos Aires do młodzieży tak mówił. Ci wszyscy, którzy idąc za Jezusem, zadawali sobie pytanie, kim On jest, odnajdą pełną odpowiedź tylko wtedy, jeśli pójdą Jego śladem w decydujących dniach męki i zmartwychwstania. Bo Pan Najwyższy jest Królem nad całą ziemią. Śpiewajcie, wszystkie narody, śpiewajcie. Radosny potem śpiewajcie. Królowi. W drugim przystanku, w symbolu kontynent, jakim jest Europa. W Europie papież Jan Paweł II spotkał de Compostela w 1980 roku. Te światowe dni ubiegały pod hasłem Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Do Krakowa zatem mamy 27 lat. Nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jego Syna, który życie oddał za przyjaciół swoich. Oddanie życia to miłość. Kim jest dla Ciebie Jezus? Czym Jego miłosierdzie? Miłość wszystko przetrzyma. Jezus wszystko przetrzyma. To jest miłosierdzie. Miłość współweseli się z prawdą. Jezus współweseli się z prawdą. To jest miłosierdzie. Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Jezus we wszystkim pokłada nadzieję. To jest miłosierdzie. Miłość jest drogą, miłość jest prawdą, miłość jest życiem. Czy wierzysz, że Jezus tak Cię kocha, że dla Ciebie umarł, byś Ty mógł żyć? Tak, chcę wierzyć. Przy grobie apostoła Jakuba w Santiago de Compostela do młodzieży Jan Paweł II mówił: czy jesteście gotowi dać się przeniknąć ciału i krwi Chrystusa, ażeby umarły stary człowiek, który jest w was, i byście w nim zmartwychwstali? Ta sama wolność nada kierunek waszym wyborom moralnym w prawdzie i miłości. Pomoże wam odkryć prawdziwą miłość. Pozwoli wzrastać waszemu człowieczeństwu. Nie bójcie się być świętymi. To właśnie jest wolność, którą Chrystus was wyzwolił. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie promiennego ducha. Pełnijcie służbę w Panu. Weselcie się nadzieją w ucisku. Bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Zarażajcie potrzebą świętych. Przestrzegajcie gościnności. Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Stawajmy przed obliczem Boga, wielbiąc Go. Jesteś Królem, jesteś Królem. Symbolizującym kontynent, jakim jest Ameryka Północna. W Ameryce Północnej Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się w Denver w roku 1993. Do Krakowa zatem mamy 23 lata. Te Światowe Dni Ludzi Młodych odbywały się... Ja przyszedłem po to, aby się
miały je w obfitości. Myślę teraz w słowa, jakie wypowiedział do młodzieży Jan Paweł II. Dobro dzieci i młodzieży świata winno być przedmiotem najgłębszej troski wszystkich, którzy są odpowiedzialni za sprawy publiczne. Przystańmy i zastanówmy się razem. Wychowywać bez systemu wartości opartego na prawdzie znaczy skazać młodych ludzi na moralne zagubienie, odebrać im poczucie bezpieczeństwa i uczynić podatnymi na manipulację. Żadne państwo, choćby najpotężniejsze, nie może przetrwać, jeśli pozbawia własne dzieci tego podstawowego dobra. Poszanowanie godności i wartości każdej osoby, uczciwość i odpowiedzialność, a jednocześnie wyrozumiałość, współczucie i solidarność wobec innych to postawy, które mogą przetrwać tylko wówczas, gdy są kształtowane w rodzinach, w szkołach i przez środki społecznego przekazu. W swojej homilii Jan Paweł II powiedział do was, młodzi: pośród wszystkich sprzeczności życia szukamy jego prawdziwego sensu. Zdumiewamy się i zapytujemy, dlaczego? Dlaczego tu jestem? Po co żyję? Co powinienem czynić? Zrezygnować ze stawiania sobie pytań znaczy wyrzec się wielkiej przygody, jaką jest poszukiwanie prawdy o życiu. Nie bójcie się iść na ulicę i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić Chrystusa i dobrą nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach. Temu Bogu Królowi będę śpiewał te pieśni, teraz zawsze na wieki. Amen. Temu Bogu Królowi będę śpiewał te pieśni, teraz zawsze na wieki. Amen. Alleluja. Przystanku kolor żółty, kontynent Azji. W Azji Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z ludźmi młodymi w Manili w 1995 roku. Te światowe dni ubiegały pod hasłem: jak nie oj poseł, tak i ja się was. Do Krakowa zatem 20 lat. Słuchajmy, jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł. Jezus chce dać sens waszemu życiu. Nie zmarnujcie tej szansy. Czy jesteś zdolny podzielić się samym sobą, swoim czasem, siłami, talentami dla dobra innych? Czy potrafisz kochać? Pyta cię dzisiaj Jezus. Chrystus jest kluczem do zrozumienia dziejów świata i człowieka. Możecie być pewni, że Jezus nigdy was nie zawiedzie. Pozostanie z wami na zawsze. Podczas swojej homilii Jan Paweł II powiedział do was, młodzi: Chrystus nie obiecuje wam ani miecza, ani potęgi ekonomicznej, ani tego wszystkiego, czym wabi współczesnego człowieka świat środków przekazu. Daje wam tylko łaskę i prawdę. Posyła was z pełnym mocy orędziem swojej tajemnicy paschalnej, z prawdą swojego krzyża i zmartwychwstania. To jest wszystko, co wam daję. I to wystarczy. Przyjdź i chodź za mną. To wezwanie Chrystusa wypowiedziane kiedyś do młodego człowieka,
powtarza się w naszych czasach. Tym, który posyła, jest wciąż Chrystus. Kim są natomiast posłani? To na was, młodych, On patrzy z miłością. Chrystus, który skierowuje do was swoje pójdź za mną, chce, aby życie wasze było powołaniem, aby miało właściwy sobie sens i godność. Większość z was powołuje do małżeństwa i życia rodzinnego. Niektórym zaś daje łaskę powołania kapłańskiego albo zakonnego. Jest miłością, która łączy nas z Panem i łączy nas wzajemnie. Miłością, która nie unosi się gniewem. Miłością, która jest cierpliwa. Miłością, która nie zazdrości. Miłością, która nigdy nie ustaje. Kto z nas nie chciałby być kochany taką miłością? Czy wierzysz, że Bóg kocha ciebie taką właśnie miłością? Czy sam chciałbyś tak kochać? Papież Benedykt XVI w homilii do was, młodzi, powiedział: miłość ma pewną szczególną cechę, ma trwać. Takie jest zadanie. Jej cel. Miłość jest trwała ze swej natury. Duch Święty daje miłość światu. Miłość rozwiewającą niepewność. Miłość pokonującą lęk przed zdradą. Miłość niosącą w sobie wieczność. Prawdziwą miłość, która wprowadza nas w trwałą jedność. Boża miłość może uwalniać moc jedynie wtedy, gdy pozwolimy jej zmieniać nas od wewnątrz. Musimy pozwolić jej przebić się przez twardą skorupę naszej obojętności, znużenia, nasze ślepe poddaństwo duchowe tego czasu. Tylko wtedy możemy pozwolić jej rozpalić naszą wyobraźnię i ukształtować nasze najgłębsze pragnienia. Drodzy młodzi przyjaciele, Pan Jezus prosi was, abyście byli prorokami nowej epoki, posłańcami Jego miłości, która najpełniej objawiła się na krzyżu, abyście przyciągali ludzi do Ojca i budowali przyszłość nadziei dla całej ludzkości. Królestwo już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie Twe królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną
wszystkie flagi i symbole pod scenę. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez zmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód. I niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Skąd u Ciebie ta mądrość i cuda? Czyż nie jesteś tylko Synem Cieśli? Jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jakim prawem nauczasz? Kto Ci dał tę władzę? Czy może być co dobrego z Nazaretu? Czy ty jesteś większy od Abrahama? Gość. Mam już ciebie dość, potrafisz tylko przeszkadzać. To wszystko twoja wina. Jak masz to robić byle jak, to lepiej nie rób tego wcale. Po co ty w ogóle żyjesz? Lepiej by było, jakbyś się w ogóle nie narodził. Krzyż z nim! Zbluźniłeś! Winien jesteś śmierci! Prorokuj nam, Mesjaszu! Kto cię uderzył? Wybaw sam siebie! Zejdź z krzyża! Gdzie jest twój ojciec? I
innych wybawiłeś, a sam siebie wybawić nie możesz?